Dobra, nagrywam następny filmik. Jestem troszeczkę, jakby to powiedzieć, podekscytowany nową zabawką, że tak się wyrażę. Udało mi się kupić na OLX-ie od gościa taki mikroskop firmy Bresser Biolux NV za 35 zł. I powiem wam, że za 35 zł super sprawa, bo się nim troszeczkę pobawiłem i generalnie świetnie nadaje się do inspekcji kondensatorów, rezystorów i tak dalej. W ogóle cały sprzęt z pudełkiem, opakowaniem, z płytką CD, z różnymi jakimiś tutaj dodatkami. Tu są jakieś soczewki w ogóle, jedna, druga, trzecia. I co najlepsze, jest dodatkowo, można podłączyć do niego kamerkę. Kamerkę i sobie podłączyć to na przykład do laptopa czy do komputera. Kamerka na USB jest. Super sprawa. Nie mogę, jeszcze tego w ogóle nie testowałem, w ogóle ten filmik nagrywam praktycznie zaraz po rozpakowaniu tego wszystkiego. Instrukcja obsługi, tu pisze Biolux AL, ale na nim pisze Biolux NV. Bresser NV. No to jest chyba podobna seria AL łamane przez NV. Z tego co już sobie tam obczaiłem mniej więcej. Zasilacz zestawię, bo mikroskop jest zasilany. Podświetlanie te całe co w nim jest przez zasilacz. Zasilacz jest 5-woltowy, 200 mA. 200 mA. Podłączę go do zasilania w ogóle, ten zasilacz. No i od czego w ogóle byśmy zaczęli? Może pokażę jak on wygląda tutaj. Z boku mamy pokrętło. Skala od 1 do 8. Nie wiem jeszcze do czego ono dokładnie chodzi, czy do natężenia regulacji światła. Tutaj mamy jakiś taki włącznik. Off 1, 2, 3. Po włączeniu tego jedynka podświetla się tutaj. Widać nawet. Podświetla się ten cały tutaj jakby taki stożek, żeby świeciło tutaj w to szkiełko. Dwójka. No, teraz mam jedynka, dwójka. Dwójka to jest lampka, która jest umiejscowiona tutaj, świeci nam tak jakby na płytkę. A trójka. 2, 3. A trójka to jest obydwa. I to podświetlenie z góry i z dołu. Obracana głowica. Tutaj mamy razy 10, którą się w ogóle wykręca. Razy 10. Świetne to jest. Za 35 zł opłacało się. Tutaj mamy czerwoną. Nie, piszę na niej 4 razy. 4 razy na czerwonej. I na niebieskiej mamy 40 razy. Widać 40 razy. Generalnie jeszcze możemy tutaj śrubką poluzować sobie cały ten o 180 stopni można go obracać. Czy można tak, tak, tak i tak. Fajna, fajna sprawa. I co najlepsze, z boku oczywiście regulacja wysokości stołu jakby. I tutaj mamy w ogóle już mistrzostwo świata.
Regulujemy sobie do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo. W lewo, w prawo, gdzie możemy sobie tutaj złapać jakąś płytkę. No można włożyć płytę od telefonu i sobie ją przesuwać. Bardzo dokładnie. Kondensator po kondensatorze. Rezystor po rezystorze. Zasilanie jest z tyłu. Pod spodem pisze wersja tego mikroskopu. I teraz ok, przechodzę do tutaj tych dodatków. Brasser Barlow. Soczewka Barlowa jakaś. Z regulacją. Wszystko jest szklane. Jeszcze do końca nie rozkminiam tego wszystkiego, o co tu się rozchodzi. A tu pewnie można włożyć następna soczewka WF 16 razy. Nie wiem, czy to się tu wkłada jakoś. Mamy taką w zestawie. Tą soczewkę Barlowa. Mamy okular WF 16 razy. Potem jeszcze wam coś ciekawego pokażę. WF 5 razy. Takie coś. Fajne, fajne. I mamy kamerkę, mikroskop jakby, którą chyba można podłączyć tutaj. Do tego. Nie wiem, czy tak bezpośrednio do tego, czy przecież jeszcze tą przejściówkę Barlowa, bo chyba też będzie pasowało. Nie, nie pasuje. Do czegoś ona innego służy. I teraz jest pytanie, jakie ma właściwości ta kamerka? To jest najlepsze. Tutaj na niej nie pisze, jaką ona ma rozdzielczość. Ale teraz wam pokażę coś najlepszego. Wezmę ten mikroskop, który kupiłem na AliExpressie za 160 zł. Który ostatnio przerabiałem właśnie niby sobie z tamtą kamerką od Microsoftu. Odkleję w ogóle tą kamerkę. Coś wam pokażę. Fajnego. Już będzie dwa w jednym. Dobra. To jest ta przerobiona kamerka, z której został usunięty środek soczewki. Jest goła matryca. I filmik, jak to nagrywało, możecie sobie zobaczyć na innym filmiku na moim kanale. Ale co jest najciekawsze, z tego mikroskopu, który na AliExpress kupiłem, te soczewki WF10 razy pasują do tego. Idealnie wchodzą. Ale mi się fuksło, nie? WF10. Tu mamy WF5 i WF16. Cena lepsza z tego mikroskopu za 35 zł. O, jakoś wchodzi ta soczewka. Jakoś wchodzi. Zobaczymy, czy ta Barlowa wejdzie. Też weszło. Ale będą kombinacje. Ja pierdziele alpejskie, ale najlepsze jest to, że zaraz sprawdzę, czy wchodzi ta kamerka do tego mikroskopu. Jezu, idealnie. Idealnie po prostu. Do tego mikroskopu, co kupiłem na AliExpressie. To może być ciekawie. Może być bardzo fajny. Dobra, odłożę ten mikroskop. Mam dwa mikroskopy. Teraz tak. Co wam chciałem, to chyba już pokazałem. Nie wiem, o co chodzi z tą Barlowem. Jeszcze do końca.
Mamy tutaj różne soczewki, które fajnie pasują. A może ona pasuje do tego barlowa? O, pasuje. Możemy sobie roglować tą barlowa jakoś 10, 20, 30, 40. Czy nie wiem, 40 razy 16? Dobra. Przywrócę go na bok, niech sobie leży. Czy to było więcej? Instrukcja. Zobaczymy, co w niej w ogóle jest. Ciekawego. Zdjęcie. A jest. Figura 2. Fig 2. Wkładamy barlowa i okular. Figura 3. Figura 3. A, B, C, Y. Kurczę, to na razie nie wiem, o co chodzi. Figura 4. Mamy coś takiego. Jak się podłącza kamerkę tą na USB? Mamy na figurze 5. 4A, 4B i 5. Czyli co, ona ma regulację tutaj ostrości jeszcze jakby? No to nie, to nawet nie tego nie widziałem. Co będzie już w ogóle ekstra? 4A. No i tu mamy cały ten sprzęt pokazany. Że troszeczkę to w ogóle jest fajnie, że jest po polsku. Ta instrukcja. Gdzie jest polski? DK. O, jest. Po polsku. Eksperymenty. Tylko jakbym chciał zobaczyć jakąś dane techniczne z tej kamerki. Bo to mnie interesuje najbardziej. Tutaj co, nic nie ma. Tylko jest taka tabela powiększeń. Tabela powiększeń. Okulary, obiektywy, powiększenie soczewką Barlowa 40, 100, 400, 128, 320 i 1280. Aha, czyli to tam się reguluje tą odległość. Jak założę okular 5 razy i obiektyw będę miał ustawiony ten, co jest pod spodem, co są te 3 na 4 razy, 20 razy to będzie powiększenie 20, 5 razy 10 razy obiektyw, 50 razy 100 razy. O, mam, rozumiem. Czyli mamy od 40 do 1280. Fajna, fajnie, fajnie, fajnie. Nie piszę, ile to jest. Ile ta kamerka ma megapikselów tutaj, nic. Nie trzeba będzie w ogóle wytestować to. Pobrać sterowniki i zobaczyć, jak to działa pod laptopem. Jakie są opóźnienia, jaka rozdzielczość i tak dalej. No i na pewno ją przetestuję. Nie dość, że z tym mikroskopem, to jeszcze z tym z AliExpressa. Jak to będzie działało. Tu na razie sobie szybko się pobawiłem, podkładając taką płytkę od telefonu i powiem wam, że widać te kondensatory. Tak, dokładnie każde, no praktycznie każde pęknięcie, które będzie, to będzie widoczne. A jeszcze jak będzie można to nagrywać sobie, podłączyć na przykład pod OBS-a, może być fajnie, może być fajnie. Na przykład taką kartę microSD, żeby sprawdzić. Dokładnie. Dobra, ja na razie kończę ten filmik. Bo i tak już chyba więcej wam nie pokażę. Jestem zadowolony z zakupu. Za 35 zł opłacało się jak nic. Same te soczewki, czy tam obiektywy,
są chyba dużo więcej warte, bo na przykład do tego mikroskopu z AliExpressa, co kupiłem, dwie takie soczewki razy 10 kosztują, nie wiem, z 50 zł. Gdzieś we Wrocławiu jest chyba właśnie z takimi rzeczami i chyba jedna razy 15 kosztuje 25 zł. Bez wysyłki, oczywiście. Dobra, świetny, fajny mikroskop, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak fajne. Wyłączę go. Tą część filmiku teraz zakończę. Potem, jak już się pobawię nagrywaniem tutaj przez ten, to dołożę dalszą część filmiku, jak wygląda wszystko dzięki kręceniu tej kamerki. Kończę pierwszą część. Ok, kolejna część filmiku. Postanowiłem totalnie przerobić tą kamerkę od tego mikroskopu, który kupiłem za 35 zł, gdzie była umieszczona strasznie słaba matryca. To jest matryca z tej kamerki Braser Biolux NV. Z VGA, maluteńka matryca, jakoś strasznie słaba, jak podłączyłem to do laptopa. I co zrobiłem? Po prostu z kamery tej Microsoftu Livecam Cinema, bo studio ma rozdzielczość 1080p, czyli Full HD. Cinema ma 720, a ja tą właśnie Cinema mam. Ma o wiele większą matrycę niż ta. No i w HD już ciągnie, nie? Jest nawet gdzieś pokazane. Vide Angle F2.0 HD Lens 720. 720. HD w 30 fipsach. I co zrobiłem? Po prostu tą kamerkę, całą matrycę włożyłem do tego obiektywu z tego Brasera. Tu jest właśnie włożona cała matryca z Livecam, z Microsoftu Livecam Cinema. I po włożeniu do tego mikroskopu, włożeniu płytki, zobaczymy, jak to wygląda, jaka to jest jakość. Zobaczycie sobie. Ja wam na razie jeszcze nic nie mówię. Na razie pousuwam troszeczkę sobie tych rzeczy. W ogóle trzeba było wlutować autofokus. Autofokus tej kamerki od Microsoftu, żeby weszła mi tutaj właśnie do tej obudowy. Ale fajnie weszła. Potem to jeszcze wykończę, nie wiem, zakleję klejem. Może zrobię tak, że po prostu i tak zrobię, podejrzewam, że przerobię tą końcówkę oryginalną. Także włożę ten kabel, tutaj dziurę wywiercę na górze i zamkniemy to, żeby to wyglądało już fajnie, profesjonalnie. Bez, no w zasadzie nie da się wtedy odróżnić, że tam będzie się działała od Microsoftu kamerka. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Zrobię dwa testy. Włożę tą kamerę do mikroskopu, tego, który kupiłem na AliExpressie. Wciągnę jeden okular i zobaczymy, jaka będzie jakość na tym mikroskopie w kręceniu filmików. Jakość, odległość i tak dalej. Najpierw na pierwszy rzut pójdzie oczywiście ten mikroskop Braser. Ja się przyłączę już może na kamerkę z tego mikroskopu, który teraz widzicie na tym. A teraz wszystko nagrywam przez Huawei P9 Lite. Ok, wyłączam P9 i włączam mikroskop, który jest Braser.
ten razer. Ja sobie tutaj podświetlę troszeczkę to wszystko. No i zobaczmy, jak to wygląda. Inspekcja elementów. Reguluję sobie teraz ostrość pokrętłem. I naprawdę na kamerce już Microsoftu, która obsługuje 720p, jakość już jest o wiele, wiele lepsza. Jeżeli chodzi o obiektywy, które mam, te trzy, co są tam do wyboru, 10 razy 40 i ten czerwony, nie wiem ile, jaką on ma, aha, 4 wartość, razy 4. To teraz operuję na tym razy 4. To jest największe pole robocze. Przy odległości bardzo małej, nie nadaje się to do lutowania, ale do inspekcji jak najbardziej. Widzicie, jak to ładnie teraz wygląda? Naprawdę fajnie, spoko. Jakieś na przykład gniazdo, żeby zobaczyć. Super, nie? Luty. Chociaż i to powiększenie i tak jest jeszcze, jakby to powiedzieć, duże. Całkiem spoko to teraz, kurczę, działa. Proszę, mamy kondensator. Czy nie jest pęknięty i tak dalej. Możemy sobie sprawdzić, co by tu jeszcze wam pokazać. Łącznik. O. Widzicie? Można głębie regulować. Tu, a teraz coś w środku. Nie no, fajna sprawa. A tutaj teraz taki elemencik z płyty głównej. Można zobaczyć wszystko. Powiem wam tak. Tu mamy jakiś jeszcze układ. Też będzie pewnie, bo fajnie widać. Nie no, teraz jest jakoś naprawdę fajna. Wiadomo, przy tym mikroskopie Brassera ta odległość będzie bardzo mała, bo ma zamontowaną te obiektywy tam, które się wykręca, można zmieniać je. A teraz kamerę przemienię do mikroskopu z AliExpress. Wyciągam w ogóle cały ten. Tego na bok odłożymy. I uwaga, wkładam tą kamerkę do mikroskopu z AliExpressa. Zobaczymy, jaka będzie tutaj jakość i powiększenie. O kurczę, tutaj to już jest o wiele lepiej. I odległość jaka jest, tu już mogę lutować. Tu już mogę lutować pod tym. Chyba na tym mikroskopie jest jeszcze lepsza inspekcja. Wow, fajnie to widać. Większy obszar roboczy, większa odległość od płytki. Naprawdę fajnie to widać. Jeszcze sobie to zrobię jaśniej. Żarówkę zniżę. No. Tutaj już widać to fajnie. Tylko jeszcze musiałbym sobie obraz
przestawić tak, że jak daję do góry, to leci mi do góry, bo mam teraz wszystko na odwrót. Trochę jest ciężko tak celować. Ale fajnie na tym widać, na tym mikroskopie. Powiem wam, że opóźnienie jest też, kurde, przez tą kamerę Microsoftu. Wow, spoko, spoko. Czy dałoby rady coś tutaj lutować? Dałoby rady. Naprawdę jest małe opóźnienie, jakoś się zdziwiłem. Dałoby rady lutować na tym. Wow. To możesz sobie jeszcze, jakbym to podłączył, ten obraz pod telewizor przez kabel HDMI z laptopa. Na pełnym ekranie. Na 55 calach to już by było to gigantyczne. Te elementy. Nie no, jestem naprawdę happy, jeżeli chodzi o pokazywanie. No, na tym mikroskopie z AliExpressu, kurczę, jest więcej elementów się mieści w kadrze i myślę, że lepiej jest nawet to widoczne, żeby coś tam pokazać, jak się coś robi, tak? Nieźle, jest nieźle. Kurczę, nie sądziłem, że to tak fajnie wyjdzie. W sumie nie będę musiał chyba kupować tych drogich mikroskopów z AliExpressu, chociaż one są też wypasione. Ale za tą cenę, co mi się udało tutaj wykombinować, to porównując teraz do tego mikroskopu cyfrowego G600, który można kupić na AliExpressie, to tam też niby go można podłączyć do komputera, ale jakość jest o wiele gorsza niż teraz, co mam, co wykombinowałem na tej matrycy z Microsoftowej. Ja jeszcze tego nie podłączyłem sobie pod telewizorek, także kurczę, mogę zobaczyć, jak to będzie wyglądało sobie potem na telewizorze 55 cali. Ale jest zarąbiście. Jeszcze mam w planach jedną opcję. Kupienie samego takiego, nie wiem to jak to nazwać, obiektywu, który się wkręca w te mikroskopy. Są różne. Powiększenie 100 razy, 130, 300 razy. Ale te 300 razy to już są drogie. A ten 130 razy chyba już chodzi po, nie wiem, 80 zł, czy jakoś tak. I wtedy jeszcze mogłoby być ciekawie. To można sobie regulować też ostrość, tyle że samym obiektywem. Mogłoby być bardzo ciekawie też. Dobra, co by tu jeszcze zobaczyć? Kartka papieru. Kartka papieru. Co by wam tu jeszcze pokazać? O, tą matrycę od tego właśnie mikroskopu Brasera. Malutka. Nie wiem, ile ona miała. 640 na 480. Widać, że jest brudna. Brudna, bo ją papierem ubrudziłem. To się przyznaję. Muszę sobie kupić w ogóle jakiś taki płyn do czyszczenia matryc. Jakąś ipę czy coś w tym stylu. No, ale tutaj widać też fajne elementy.
Tutaj naprawdę na tym mikroskopie mógłbym lutować. Na przykład sobie podłączyć i obserwować, czy cyna już się roztopiła. Da rady, no. Odległość jest, o kurde, z 10 cm przy takim powiększeniu. Czyżbym znalazł złoty kompromis między ceną a jakością i szybkością działania? Być może odkryłem coś, czego szukałem. A tamten mikroskop może być do takiego już super dokładnego sprawdzania jakichś elementów. Nie wiem, jak to działa. Dobra, ja zakończę filmik na tym teście. Może komuś się to przyda. Może coś będzie ciekawego w tym, co ja tutaj pokazuję wam. Nie wiem. Jest git, jest git. Podsumowując, fajna przeróbka. Nie sądziłem, że mi to tak fajnie wyjdzie na końcu. No i cóż, może jak kupię ten obiektyw, co jest na AliExpressie, do tych mikroskopów 130 razy, to też go wam pokażę, jak to działa. Kończę, pozdrawiam, trzymajcie się.